Dzień dobry, witam serdecznie. Piękny lipcowy poranek w czeskiej Pradze. W tej chwili powinienem być na wylotówce, jadąc dalej. Najprawdopodobniej opuszczając Czechy lub kierując się na południe, ale jak to bywa w podróży, plany się zmieniają, zatem czas na trening. Wybaczcie, ale niestety nie mamy kół. Trwa remont. Założyłem sobie czapkę, żeby nie wyglądać na takiego roznegliżowanego. Pomimo, że już jestem w domu, nie chcę mi się ubierać koszulki, ponieważ będę zaraz robił trening. I sprawa druga. Zrobiło mi się trochę przykro, ponieważ dnia 28 czerwca dostałem informację, iż Czarnogóra nie otworzy się na Polaków. Trzeba będzie mieć testy negatywne i jest lista do 5 lipca i prawdopodobieństwo, że wjedziemy do tego kraju nastąpi po 5 lipca, będą ogłaszane jakieś tam informacje, czy wpuszczą Polaków, czy nie. Więc ja stwierdziłem, że nie ma sensu jechać do Warszawy, jadę od razu do Pragi autostopem. No i po 2 dniach, czyli 30, Czarnogóra sobie stwierdziła, że oni jednak otworzą te granice dla Polaków, pomimo że zarzekali się, iż tego nie uczynią. Wkurwili się, bo znajomi, którzy mieli ze mną lecieć, stracili pieniądze, ponieważ ten lot się jednak odbędzie, a my nie polecimy. Gata, kici, 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 kici. Gata, kici, 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 kici. Życie podróżnicze na tym. Na wyjeździe u znajomych przyszła właśnie drabina ze sklepu budowlanego, więc jest opcja, żeby wszystkie rzeczy koleżanki z przeprowadzki włożyć na góry. Tak to wygląda, moi drodzy. Chciało się spać za darmo, teraz trzeba pomóc. Lecimy. Nie był deszczem właśnie przed chwilą, ale musimy biec do restauracji. Teraz przekraczamy róg i teraz jebnie deszczem. Wiedziałem. Patrzcie na to. Ściana deszczu. Ja pieprzę. Dzisiaj, słuchajcie, miało być słonecznie, a ja właśnie w tej chwili powinienem stać na wylotówce i łapać stopa. To był dobry pomysł, żeby zostać w tej Pradze. Zajebisty, ten cały mokry. I tak jak mówię, dzisiaj miałem jechać na stopa, ale najprawdopodobniej już się nigdzie nie wybiorę, bo zmieniłem plany, ale jestem cały usięki mokry.
i w ogóle zgubiłem klapki, jak biegłem. Straciłem japonka, musiałem się wrócić, wziąłem w ręce japonki i pobiegłem dalej. Się mówi, japonki się nosi na rękach, nie nogach. Tak trzeba było. Czekam na jedzenie. Nie ukrywam, że dzisiejszy dzień miał wyglądać ciutko inaczej, ale takie jest podróżowanie, takie są uroki i są dni, że po prostu no nic nie możemy zrobić, jesteśmy bezsilni. Na szczęście teraz nie pada, więc mogę wyjść załatwić sprawy, które miałem powiedzmy zrobić wcześniej. Ale nie ukrywam, że fajnie było, nie wiem, pójść do parku, sobie pochillowanie, ale wszystko jest mokre. Dzisiaj padało najpierw raz intensywnie, później padało mniej intensywnie i dzisiaj trochę było przeziane w domu, trochę było montowania, trochę było treningu i takie rzeczy również są potrzebne i musimy być świadomi. Wielokrotnie, siemano, wielokrotnie mówiłem, że po prostu no tak się dzieje i pogody nie zmienimy. Poza tym w dzisiejszym odcinku chciałem pokazać wam, że Praga niekoniecznie jest droga. Jak jesteście gdzieś w okolicy, warto przyjechać. Tutaj noclegi mniej więcej w hostelu za około 30 zł bez problemu całkiem spoko wyglądały, plus jedzenie również. Można zjeść obiad w jakiejś tam wietnamskiej knajpie albo jakimś barze mlecznym do powiedzmy, nie wiem, 18 zł. Kebaba jakiegoś rolo zjemy za 15. Bolał mnie dzisiaj brzuch po tej knajpie. Tak wygląda moja dzielnica. Cały czas stacjonuję tutaj na siódemce. I dzisiaj mam do wykonania trzy rzeczy. Zakupić słuchawki, które ostatnio wyleciały mi z kieszeni w samochodzie Eweliny. Tak się zdarza. Słuchawki będą mi potrzebne. Druga opcja to zjeść kolację, a trzecia opcja to zrobić zakupy na jutro. No i idę do sklepu, który nazywa się Azla. To jest sklep z elektroniką. Będę starał się znaleźć jakieś słuchawki do mojego telefonu. Niestety on jest, ma tylko i wyłącznie wyjście USB-C, więc bida. Całkiem spoko ten sklepik się wydaje. Duży asortyment. Może mam jakąś kamerę, którą mógłbym kupić sobie w przyszłości. Wypadałoby niebawem zmienić chyba. Lipa, niestety nie mają żadnych słuchawek na USB-C. Wszystkie są na jacka, bo to jest normalna rzecz, żeby słuchawki były na jacka. Pieprzone Huawei. No nic, idę coś zjeść, jeszcze jakiś spacer mały, coś wam pokażę, żeby nie było, że zasiedziałem się cały dzień w chacie. Znaczy, lubię te czeskie znaki. Pozor, chodci, wyjzdej opatrn. Tak jak pomimo, że nawet nie rozumiemy, to i tak bawi. Idę sobie zamówić ostatni raz Wietnamczyka na pocieszenie. Ej, czorcie mały. Myślę, że to będzie ostatni Wietnamczyk przez następne długie tygodnie, więc nie dziwcie się, że tak zachodzę często. No ale dobre mają jedzenie nawet, dobre. Kurczę, czuję się gdzie taki wymęłany. Ani nigdzie nie poszedłem, ani nic nie nagrałem, nic niby ciekawego. Coś tam wiadomo pokazuje inne rzeczy, no bo to nie jest Polska, już to już jest Praga i staram się cokolwiek wam pokazywać. No ale czuję się taki, ale nie wiem jak to nazwać, że nic nie robię, ale na dobrą sprawę to nie moja wina, bo pogoda była jaka była. Zamówiłem sobie bun bonambo, wygląda naprawdę zacnie.
Muszę przyznać, że robią robotę w tej knajpie. Taka porcja kosztuje 18 złotych. No, coś tam pojadłem, ale mało. Będę parkować. Idziemy do marketu. O, nie spodziewałem się. Mają te same przyprawy, co w Biedronce u nas. Więc to z tyłu napisane jest tutaj trochę po czesku, a to naklejka, a tak oto zobaczę, wyjątkowa mieszanka po polsku. Ja tu przyszedłem tylko poczytać nazwy. Grillowany ser. I się trochę pośmiesz. Czeska zmrzlina zawsze na propsie. Naskenujte prosím čárový kód, nebo stisněte tlačítko pro výběr zboží. Pečivo sladké. Vložte prosím zboží na váhu skener. Nevím, které to je, čekajte. Vyberte prosím zboží. Ne. Vyberte prosím zboží. No, to chyba któryś z tych jest. Trzy. Potwierdzę. Zgadza się? Zgadza. Prosím kartu do platebního terminálu a poslouchejte tyhle instrukce. Děkujeme vám za nákup a přejeme vám příjemný den. Zdezinfikovali sobie ręce tym płynem i normalnie śmierdzi, jakbym sobie polał tym rumem bożkowym z kofolą. Także nieźle. Ci, co byli na hip-hop campie, dowiedzą, jak to smakuje o poranku. No dobra, dziękujemy wam za nakup, mówią. Idę do mieszkania zostawić to. Jeszcze jakiś będzie krótki spacer, póki słońce w miarę wysoko. Ostatnie wyjście na miasto, żeby coś wam pokazać i jeszcze narobić trochę kroków. Co by nie było, że zamułka cały dzień. Do parku, który nazywa się Stromowka, jest po tamtej stronie, kawałek jakiś parę minut stąd, a tutaj przed nami jest pałac przemysłowy. Jak to wygląda? Zbudowany w 1891, jeżeli się nie mylę. Jesteśmy w parku, bardzo spoko opcja, żeby się pochillować na koniec dnia. Krótki spacerek. Jeszcze coś wam poopowiadam na koniec. No i pięknie, darmowy koncert przez płot. Ja się nie przejadę? Dobra, idę na park street workoutowy, zobaczyć co Czesi potrafią. A tak ogólnie poza tym to bardzo miło tu jest, tak przyjemnie. Widać, że ludzie sobie tutaj siedzą, piwkują, rozmawiają. Tam jest chyba jakaś opcja zrobienia grilla, albo nie wiem co, bo ławeczki są pozajmowane, albo tylko i wyłącznie ławeczki. Ale chyba grill z tego, co mi się wydaje. A tu park z przodu, street workoutowy. A, tu jeszcze obok takie przeszkody różnego rodzaju dla dzieciaków. Dobra, jeden
jakiś handstand, co by się nie popisywać za bardzo tutaj, bo nie wypada. Oj. Ja nawet się nie przywitał. Podałem bateria. Widzimy się na chacie. Nie ukrywam, że dwa treningi w ciągu dnia ciężko, ale nie ma tragedii, jest gitara. Wracamy powoli w stronę chaty. O, tam poszły jakieś dwie dziewczyny, myślałem, żeby dążyły tą drogą. Chciałem wam pokazać. No trudno, starałem się. Ale koncercik na propsie, pamiętajcie. Za darmo to nawet ocet słodki. Nieważne, że po czesku nic nie rozumiem. O, jump, 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 jump. To już zrozumieć. Dotarłem do mieszkania, tak wygląda mój plecak. Dzisiejszy dzień taki śmieszny trochę. Nic niby nie porobione, a jednak coś tam nogi bolą od tego chodzenia. To tyle. Jutro jadę w kolejne miejsce. Sam się nie spodziewałem, że je odwiedzę, więc liczę na to, że będziecie na bieżąco z kolejnymi materiałami. Ja już spakowany, idę montować materiał, więc pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a no i wpadajcie na Patronite, jeżeli chcielibyście otrzymać pocztówkę z jednego z krajów, który odwiedzę w tej trasie. Widzimy się na zamkniętej grupie patronów. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this